Jesteśmy na Zabłociu koło dawnego składu solnego, na ślimaku komunikacyjnym przy ulicy na Zjeździe. Miejsce wybraliśmy w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej. To my zgłosiliśmy do Zarządu Zieleni właśnie z naszym pomysłem, że taki las chcemy sadzić. Poprosiliśmy Zarząd Zieleni jako ekspertów o wskazanie jakiejś dobrej lokalizacji, którą mogliby nam wskazać, polecić. Uznaliśmy, że tutaj takie miejsce będzie idealne, teren jest dosyć dostępny, ogólny dla wszystkich. Te drzewa tutaj nie będą przeszkadzać w ruchu komunikacyjnym, w żadnym innym. Będzie to, wydaje nam się, bardzo fajna wartość dodana na przyszłość. Wspólnie z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, którzy sponsorują całą inwestycję w las kieszonkowy. Tutaj sadzimy las i zakładamy metodą Japończyka, Miyawakiego. Będziemy sadzić ponad 1600 drzew na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. Tu też charakterystyczne dla tego typu nasadzeń jest to, że posadzimy tutaj około 30 gatunków różnych drzew, krzewów, tworzących w przyszłości różne piętra tego lasu. Takie gatunki jak dęby, klony, wiązy, graby, również takie owocujące, dzikie grusze, dzikie jabłonie, wierzby iwy, leszczyny, cisy, sosny. Także to urozmaicenie gatunkowe będzie bardzo dużo. Będzie to taki inkubator bioróżnorodności. Te drzewa w przyszłości stworzą tutaj coś w rodzaju ekosystemu bardzo złożonego. Dzięki temu rośliny rosną nieco szybciej, walczą o światło, walczą o wodę, no i już po paru miesiącach możemy mieć efekt całkiem sporego lasku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest nasz pierwszy las i nie ukrywamy, że chcielibyśmy więcej takich lasów robić. Będziemy też rozmawiać z członkami, firmami deweloperskimi naszego związku, żeby również na swoich inwestycjach takie lasy się pojawiały. No ale to jest ten pierwszy. Tutaj chcemy zacząć, chcemy pokazać, że można robić coś fajnego, pozytywnego, że ta zieleń w ścisłym centrum miasta się może pojawić, że uważamy, że jest to pewne fajne, ciekawe rozwiązanie, żeby taka zieleń leśna pojawiła się w centrum miasta. Thank you.